Szczęść Boże, Justyna Kendra. W południe zapraszam na informacje dnia. Wspólne poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak zatrzymać nielegalną migrację do Unii Europejskiej, to wyzwanie, z jakim w trakcie rozpoczynającego się dziś szczytu w Brukseli chcą mierzyć się przywódcy 28 państw. Mechanizm przymusowej relokacji podzielił państwa unijne. Ci, którzy przyjeżdżają do Europy, nie chcą być rozlokowani po państwach zgodnie z widzimisię urzędnika europejskiego. A jak mówił były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, imigranci najczęściej wybierają państwa z wysokim zasiłkiem socjalnym. Często jadą do krajów, gdzie zasiłek socjalny jest wyższy od zarobków, które mogliby uzyskać w naszych państwach, a tym bardziej w państwach Afryki Północnej czy Bliskiego Wschodu. Unia Europejska wciąż nie wypracowała skutecznej odpowiedzi na kryzys. Porozumieniu wcale nie sprzyjają takie hasła z ust prezydenta Francji. Je suis pour ma part favorable. Nie możemy mieć krajów, które masowo korzystają z solidarności Unii Europejskiej, a jednocześnie masowo wyrażają swój narodowy egoizm w kwestiach migracyjnych. Podobnie postawę polskiego rządu postrzega Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. Nie można też przy wspólnej polityce powiedzieć, że nas to nie dotyczy, a tak się znów zachowuje rząd Prawa i Sprawiedliwości i nie szukając tych wspólnych elementów. Rząd jako brak solidarności postrzega jednak nie swój sprzeciw, a narzucanie państwom członkowskim obowiązkowych kwot migrantów. Pewnie część państw Unii Europejskiej, szczególnie państwa starej piętnastki, chcą, żeby było tak jak było, czyli ta obowiązkowa relokacja tych kwot imigrantów. Na to Polska się nie zgadza. Nie zgadza się też rząd Austrii, bo to od niej w sytuacji prezydencji także sporo zależy. Wiedeń nie będzie forsował przymusowej relokacji. To ważne, abyśmy na pierwszym miejscu nie zajmowali się sporem o relokację migrantów w obrębie Unii Europejskiej, ale skupili się na wspólnym zabezpieczeniu granic zewnętrznych. Dziś trudno powiedzieć, że państwa chcą rozmawiać, tym bardziej, że na niedzielnym mini szczycie migracyjnym pojawili się przywódcy tylko 16 państw. Jeżeli połowa, no nie połowa, trochę mniej, ale państw nie uczestniczy, no to jest niedobry sygnał. Sygnał, który pokazuje, że trzeba szukać tego, co łączy. Z pewnością pomoc. Pomoc na każdym poziomie, na każdym etapie. Pomoc tym uchodźcom i imigrantom w obozach z daleka od Europy i z daleka od Polski. I właśnie z taką propozycją wychodzi szef Rady Europejskiej Donald Tusk, który do swoich wniosków próbował w ostatnich dniach przekonywać europejskich przywódców. Que propose le président du Conseil Donald Tusk? To, co proponuje przewodniczący Rady Europejskiej, to posiadanie platform w krajach tranzytowych poza Unią Europejską. To temat, który mamy nadzieję rozwiniemy w przyszłości. To próba zatrzymania statków, jakie regularnie przepływają przez Morze Śródziemne. Uratowani na morzu trafialiby do specjalnych miejsc, gdzie podjęta zostanie próba oddzielenia uchodźców od migrantów ekonomicznych. Ci ostatni zostaliby odesłani do swoich krajów. Szczyt w Brukseli będzie pierwszym z udziałem nowego premiera Włoch. Aby mieć silniejszą Europę, potrzebujemy Europy sprawiedliwszej i równiejszej w kwestii migrantów. W grze są wartości zjednoczonej Europy. Niewykluczone, że Włochy będą chciały zablokować konkluzję szczytu, jeśli nie pojawi się w nich zapis o wspólnej odpowiedzialności państw za ratowanie imigrantów na morzu. Swoje propozycje ma tutaj także Polska. Trzeba zacząć jeszcze bardziej współpracować z państwami, które u siebie goszczą dużą grupę emigrantów i uchodźców, takich jak Turcja. Trzeba zabezpieczyć granicę europejską poprzez stworzenie tej agencji, przekształcenie Frontexu w agencję graniczną. To jednak propozycje znane od dawna. Gorzej jest z ich realizacją, bo kryzys migracyjny wciąż jest w Europie tematem, który dzieli. Przepisy trudne do zrealizowania zamieniliśmy na deklarację, która uznaje bohaterstwo Polaków w okresie II wojny światowej, mówił premier Mateusz Morawiecki na antenie telewizji Trwam. Kolejną nowelizację ustawy o IPN przyjętą już przez parlament, a podpisaną przez prezydenta, pozytywnie odczytuje zarówno Izrael, jak i Departament Stanu USA. Takich słów od premiera Izraela oczekiwał polski rząd. Zgadzamy się, że określenie polskie obozy koncentracyjne i polskie obozy śmierci jest niewłaściwe i pomniejsza odpowiedzialność Niemców, nie można tego mówić. Na nowelizację ustawy o IPN podobnie zareagował Departament Stanu USA.
Władze amerykańskie podzielają pogląd, że określenia obarczające państwo polskie odpowiedzialnością za zbrodnie popełnione przez nazistów na terenie okupowanej Polski, takie jak polskie obozy śmierci, są niewłaściwe i krzywdzące. Pozytywne sygnały z zagranicy to efekt wspólnej deklaracji premierów Polski i Izraela. Deklaracji historycznej, mówi premier Mateusz Morawiecki. 5 miesięcy temu w ogóle nikt w najśmielszych snach nie przypuszczał, że taka deklaracja może być podpisana przez premiera państwa Izrael, która uznaje bohaterstwo Polaków. Bohaterstwo Polaków ratujących Żydów w okresie II wojny światowej, ale też bohaterstwo polskiego państwa podziemnego, które sygnały o niemieckich zbrodniach wysyłało do krajów zachodnich. Że pewne przepisy, które jak się okazało z biegiem czasu były w stopniu trudnym do zrealizowania i były jako takie postrzegane coraz bardziej na świecie, zamieniliśmy na mega mocną, jak mówi młodzież, deklarację. Za nowelizacją ustawy o IPN opowiedziały się kluby Platformy i Nowoczesnej. Krytykowały jednak sposób procedowania ustawy. My ustawę dostaliśmy na 15 minut przed posiedzeniem Sejmu. Przypomnę, że nie mogliśmy zadawać pytań, ponieważ mównicę być może na zasadzie ustawki zablokował pan poseł Winnicki, bo to wygląda jak współpraca z PiS-em. Przez 27 lat wolnego parlamentu nie było w takiej sytuacji. To jest żenujące. Sposób przyjmowania tej ustawy, ułomność, w jaki sposób jest ona przyjęta, brak debaty, brak dyskusji, brak normalności, no powoduje, że cały świat się będzie z tego śmiał. To jest bardzo prosta ustawa, która ma właściwie dwa artykuły i to polegające na skreśleniu artykułu, więc tu nie za bardzo jest nad czym długo się zastanawiać, debatować. To nagła zmiana stanowiska rządu. Wcześniej politycy Prawa i Sprawiedliwości przekonywali, że ustawa o IPN, jeśli zostanie ponownie znowelizowana, to dopiero po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Teraz postępowanie zostanie umorzone, zapowiada prezes Julia Przyłębska, a to nie umknęło uwadze opozycji. PiS poza wszystkim pokazał, że lekceważy każdy Trybunał Konstytucyjny, nawet własny. Nawet taki Trybunał Konstytucyjny, na którym ma pełną kontrolę. Rząd nie czekał, postawił na negocjacje, chciał szybciej wypracować porozumienie. W tej sprawie potrzebna jest bardzo szeroka informacja do opinii publicznej. Co takiego się stało, że nastąpiła taka zmiana stanowiska? Stąd, jak tłumaczy prezes PiS Jarosław Kaczyński, deklaracja obu państw, która ma podkreślać, że porozumienie zostało osiągnięte. Nowelizacji nie konsultowano z Departamentem Stanu USA, to już słowa premiera Mateusza Morawieckiego. Jesteśmy państwem suwerennym i nie konsultujemy tego nawet z naszym sojusznikiem. Pytanie tylko, jak nowelizacja ustawy o IPN odczyta opinia międzynarodowa, bo trudno zaprzeczyć, że naciski w tej sprawie były, mówi profesor Mieczysław Ryba. To cofnięcie się będzie czytane, że mamy do czynienia z jakimś kompromisem, czy będzie odczytane jako kapitulacja. I właśnie w taki sposób zmianę stanowiska rządu odczytuje Kukiz 15. Wylano na nas całe wiadra pomyj. Znieśliśmy to z godnością, z podniesioną głową. A kiedy oni już przestali i uznali, że mamy rację, my sobie po prostu zwyczajnie mówimy, nie, mieliście rację, teraz to już nie jest potrzebne. No. Wiceszef resortu spraw zagranicznych Bartosz Cichocki przekonuje tutaj, że negocjacje z Izraelem dotyczyły deklaracji, a nie nowelizacji ustawy. Według zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego walka o prawdę historyczną będzie kontynuowana, dlatego rząd nie zrezygnuje z wytaczania pozwów cywilnych redakcjom, które będą mówić o współodpowiedzialności Polski za Holokaust. Sąd aresztował na 3 miesiące mężczyznę podejrzanego o powoływanie się na wpływy w wymiarze sprawiedliwości w zamian za korzyści majątkowe, poinformowała katowicka prokuratura. Mężczyzna usłyszał zarzuty oszustwa znacznej wartości. Zatrzymany wczoraj przez CBA warszawski przedsiębiorca to już 13. osoba podejrzana w śledztwie. Osoby podawały się m.in. za agentów służb specjalnych, m.in. SKW i ABW i wyłudzały pieniądze. W zamian za ten proceder obiecywali roztoczenie parasola ochronnego nad firmami. Według ustaleń śledztwa prowadzonego przez katowicką prokuraturę, członkowie grupy kontaktowali się z różnymi firmami z branży paliwowej i farmaceutycznej. Zatrzymany wczoraj mężczyzna miał powoływać się na wpływy i podjąć się pośrednictwa w sprawie prowadzonej przez prokuraturę z Wielkopolski. Za 1 000 000 złotych miał podjąć się do prowadzenia do zwolnienia z aresztu kilku podejrzanych o przestępstwa kryminalne, m.in. pobicie i porwania. W styczniu CBA zatrzymało 8 osób podejrzanych o podszywanie się pod funkcjonariuszy służb specjalnych, płatną protekcję oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W połowie kwietnia agenci zatrzymali kolejne 4 osoby, m.in. byłego ministra sprawiedliwości, radcę prawnego Andrzeja K. oraz byłego funkcjonariusza wojskowych służb informacyjnych Jerzego K.
Według CBA grupa działała od 2015 do końca 2017 roku. Już po raz siódmy blisko 1000 węgierskich pątników bierze udział w narodowej pielgrzymce do Polski. Wczoraj gościli oni w Krakowie Łagiewnikach, wcześniej byli na Jasnej Górze. Węgierskie pielgrzymki organizowane są od 2011 roku. Pociągiem z Budapesztu jadą nie tylko pątnicy pochodzący z Węgier, ale także z państw ościennych. Węgrzy już od kilku lat, rok do roku pielgrzymują głównie do Częstochowy, bo jest to miejsce związane z Paulinami, czyli z Węgrami. Ale po drodze odwiedzają zawsze Kraków i zależnie od roku różne inne miejsca. Był Stary Sącz, Święta Kinga. W tym roku jest Tarnów, bo jest to związane z stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę. Przybyłych do Krakowa Łagiewnik pielgrzymów powitał wczoraj kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia ksiądz Franciszek Ślusarczyk. Bardzo serdecznie raz jeszcze witam wszystkich was, kochani pielgrzymi z Węgier. Otaczamy modlitwą was tu obecnych, wasze rodziny, parafie, wspólnoty i całą waszą umiłowaną ojczyznę. W trakcie pielgrzymki węgierscy pątnicy modlili się przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przegrobie świętej siostry Faustyny. Uczestniczyli także w mszy świętej. Podczas Eucharystii metropolita krakowski ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski poświęcił obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany na Węgrzech, który odbędzie peregrynację w węgierskich parafiach. Potrzebny nam wszystkim jest Jego miłosierdzie, Jego pełne miłości, spojrzenie Boga człowieka, który przebacza nam nasze grzechy. Odbywające się od 2011 roku spotkania są okazją do świętowania przyjaźni pomiędzy narodami polskim i węgierskim. To jest historia, w ogóle historia chodzi, bo mamy wspólny świętych. Święty Jadwig, Święta Jadwig, Święta Kinga, no i wspólny polityk, na przykład Stefan Batory. Wszyscy wiedzą, wszyscy wie, że oni należą do Polski, do Węgier. Celem takiej pielgrzymki jest wspólna modlitwa o jedność Polaków i Węgrów oraz za Europę, o powrót do chrześcijańskich wartości. Wierzymy, jesteśmy przekonani, że Polacy, Węgrzy, Słowacy i inne narody Europy Środkowej mają od Boga posłannictwo na rzecz całej Europy. Dzisiejszym meczem z Japonią polscy piłkarze pożegnają się z Mistrzostwami Świata w Rosji. Początek widowiska o godzinie 16. To ostatni akord reprezentacji Polski na mundialu w Rosji. Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że nie podołaliśmy zadaniu. Każdy z nas miał swoje marzenia i niestety boisko to brutalnie zweryfikowało. Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że zawiedliśmy zarówno wszystkich kibiców, jak i samych siebie. Choć wnioski będą wyciągnięte po mundialu, piłkarze już teraz szukają przyczyn porażek z Senegalem i Kolumbią. Nie jesteśmy w stanie przeskoczyć pewnego poziomu, jeśli jesteśmy na tym poziomie, jakim jesteśmy. I moim zdaniem wiele elementów zaważyło na tym, że te dwa mecze tak wyglądały. Trudno przyjąć takie tłumaczenia, tym bardziej, że uznanie kibiców potrafiła wypracować sobie nawet Panama, mówi Tomasz Gawęcki z wydawnictwa Arena. Potrafiła się postawić w pierwszym meczu Belgom, potrafiła strzelić tą bramkę Anglikom i powalczyć przede wszystkim. Powalczyć na tyle, ile starczyło sił. Nam nawet nie starczyło sił na 20 minut dobrej gry w meczu z Kolumbią. Tu praktycznie byliśmy na kolanach. I co jest najgorsze w tym wszystkim, to nie było żadnej koncepcji gry. Prawda jest tutaj bardzo bolesna. W tych dwóch meczach byliśmy drużyną, która na pewno zaprezentowała się, jeśli nie najgorzej, to być może była jedną po prostu z najgorszych. Dlatego mecz o honor jest Polakom bardzo potrzebny. Biało-czerwoni muszą przypomnieć sobie, jak jeszcze dwa lata temu potrafili wygrywać z najlepszymi. Trzeba pokazać, że jesteśmy drużyną, która się nie poddaje. Rywalem będzie Japonia. Bardzo dobrze wyszkoleni technicznie zawodnicy, sprawnie operujący podaniem, bardzo ruchliwi, a w działaniach defensywnych konsekwentni. Będzie to piekielnie ciężkie spotkanie dla Polaków. Tym bardziej dlatego, że oni grają o coś,
i nie pozwolą sobie na wydarcie im tej szansy, jaka się im pojawiła. W dwóch spotkaniach Japonia wywalczyła 4 punkty. Ten mecz po prostu trzeba będzie wyszarpać, bo Japończycy są świetnie przygotowani motorycznie, kondycyjnie, wydolnościowo i po tym, co widziałem w meczu z Senegalem, nie mamy czego szukać w tym spotkaniu z Japonią. Nadzieja umiera jednak ostatnia. Musimy bardzo szybko się odbudować. Widać, że drużyna pod względem mentalnym wygląda zdecydowanie lepiej z dnia na dzień. Przy porażkach człowiek się uczy i te porażki są po to, żeby wyciągać wnioski i żeby tych samych błędów nie powielać. Na szczegółowe wnioski czas przyjdzie po mundialu w Rosji. Przyszłość kadry, jak i samego Adama Nawałki, nie jest znana. Pojedynek z Japonią dziś o godzinie 16. W tym wydaniu to już wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego popołudnia. Z Panem Bogiem.